teraz sprawia nie wybór tematu, tylko nadmiar tematu. Spotykamy się szczególnie w czasach, w których już wiemy, że kolejna ideologia, jaką nam zafundowano po komunizmie, friedmanizm upada, ten kryzys jest tego przykładem i jest niezwykle ważne, ażebyśmy przed tą finansową katastrofą, która się ujawni za miesiąc, rok, 10 lat, trudno ocenić, mogli się kierować własnym rozumem, a do tego potrzebna jest znajomość faktów. Więc proszę Państwa, cofnę się do początku, kiedy nam tą nową ideologię zaszczepiono. To był okrągły stół i po okrągłym stole czasy, ale to nie spadło nagle. I w tej chwili, jak patrzymy na tą naszą absolutnie najnowszą historię, to przedstawia nam się jako ciąg absurdów. Kolejnych działań, zjawisk, wypowiedzi, które przeczą sobie nawzajem. I to znaczy, że gdzieś w swoim rozumowaniu o oglądzie naszej historii popełniliśmy błąd. Proszę Państwa, żeby się nie rozwodzić, nam wmówiono w 1989 roku, że komunizm upadł wskutek tego, że Wałęsa powiedział Kiszczakowi, przyjmuje wszystko, co pan generał powiedział. Proszę Państwa, natomiast w tej chwili już nie ulega żadnej wątpliwości, bo znaleźli ludzie mnóstwo i śladów, i dowodów, że upadek komunizmu był postanowiony, a przynajmniej komunizm był przygotowany do odrzucenia marksizmu w 1968 roku. To 68 rok, inwazja na Czechosłowację spowodowała, że oczywiście z początku wąska elita wywiadów i KGB, wciągając to coraz szersze kręgi, przygotowała sposób odrzucenia komunizmu, przekształcenia się w to, co obserwujemy w obecnej Rosji, co obserwujemy w dzisiejszej Polsce. Proszę Państwa, jest to ważne, dlatego, że system komunistyczny, szykując się do odrzucenia ideologii marksizmu, musiał to zrobić w ten sposób, ażeby na tym nie stracić, a zarobić. I proszę Państwa, jest ważne, że oni mieli do 80 roku 12 lat czasów przygotowań i budowania struktury, która im pomoże komunizm odrzucić, ale na tym zarobić, a nie stracić. Proszę Państwa, jest rzeczą oczywistą, że ażeby taka transformacja była wiarygodna, musieli władzę oddać lub się władzą podzielić z kim? Ze swoim. Proszę Państwa, i w tym świetle nasze zaskoczenia i zdumienie, jak to przecież taki antykomunista, opozycjonista, a teraz jest taki, on zawsze taki był, a odgrywał opozycjonistę, bez trudności, bo komunizm szykował się do odrzucenia ideologii i nasze zdumienia, że jak to taki antykomunista, a teraz w Platformie, a teraz w SLD, a na przykład Bogdan Lis, prawda, no po prostu oni mieli swoją opozycję. I proszę Państwa, nie jest przypadkiem, że tylko część opozycji dostała stanowiska, dobrą prasę i relatywnie
z naszego punktu widzenia duże pieniądze, z punktu widzenia tych, którzy rzeczywiście na tym zarobili, to resztki. Proszę Państwa, jest, dlaczego jedni okazywali się tak zdolnymi, że można im było powierzyć kierowanie państwem, funkcji ministrów. Jeden z takich opozycyjnych ministrów, zapytany przez dziennikarzy, przyłapany gdzieś na korytarzu, zapytany o jakiś problem, powiedział: a nie wiem, jeszcze dzisiaj nie oglądałem telewizji. Czyli nie było to, nie były to stanowiska przydzielane według kompetencji, tylko wobec zasług po prostu części z tej opozycji walczyła, narażała się, podlegała szykanom i zatrzymaniom, wiedząc, że to im się sowicie opłaci. Czyli pracowali przeciwko nam, z naszymi wrogami, mając zapewnione, że to nie będzie za darmo. Proszę Państwa, już w tej chwili nie istnieje ta taśma, ale jeszcze transformacja przetrwała. Taśma z rozmową werbunkową jednego z głównych idoli opozycji, gdzie oficer prowadzący mówi: dostaniecie czasami w mordę, ale to wam się opłaci. Więc proszę Państwa, patrząc z takiego punktu widzenia, z 1968 roku, na to, co się działo i dzieje do dzisiaj, wszystko układa się w logiczną, absolutnie logiczną całość. Proszę Państwa, czy mogliśmy w 1976 roku, kiedy powstawała pierwsze jawne struktury opozycyjne, przypuszczać, że to jest, jak teraz się mówi, ustawka? Nie mogliśmy. Proszę Państwa, i co tutaj wystąpiło? Wypadek przy pracy. Po prostu cały szereg uczciwych ludzi nie przewidziało, że jest to ustawka, i się do tego dołączyli. I był kłopot. Nie można było jednych represjonować bardziej, a drugich mniej, bo to by wywoływało podejrzenie, a w zasadzie to na skazę. Czyli trzeba było mniej więcej wszystkich traktować. Proszę Państwa, Solidarność była niewątpliwie wypadkiem przy pracy. I czy ten kierunek polityczno-gospodarczy, jaki w Polsce został przyjęty, prawdopodobnie też był przewidziany. Też był przewidziany, dlatego że ten kierunek na Zachodzie powstawał w 70 roku, zdobywał no jakby prawo obywatelstwa, coraz więcej ludzi się do tego przyłączało. W 80 roku Thatcher i Reagan wydali śmiertelną walkę związkom zawodowym, a myśmy, proszę Państwa, zrobili Solidarność. Solidarność, którą zrobiła ta część opozycji, która w dobrej wierze się do ustawki przyłączyła i tą ustawkę w zasadzie zmiotła. No gdyby nie ta część, która jeszcze nie przewidziała ich faktycznej roli, ich nie wciągnęła do tej Solidarności, to zostaliby do boku. I proszę Państwa, co, o czym nie wiedzieliśmy wtedy, oczywiście, ale w tej chwili już musimy sobie zdawać sprawę, Solidarność była pierwszym wielkim ruchem antyglobalistycznym, chociaż o globalizmie nie słyszeliśmy. I Solidarność była przeszkodą nie do pokonania uwłaszczeniu się nomenklatury i zafundowania fasadowej, pozornej demokracji.
Proszę Państwa, dlatego musiał być stan wojenny. Dlatego, a bez stanu wojennego nie mogło być okrągłego stołu. Proszę Państwa, porozumienie okrągłego stołu, jak słyszałem, protokół z tego porozumienia idzie 13 tysięcy stron. To jest gwarancja, że nikt tego nie przeczytał. A nasz zachwyt był absolutnie w ciemno, bez oparcia się na żadnych faktach, na żadnych przesłankach, na żadnej wiedzy. Po prostu siedmioletni okres stanu wojennego był okresem, kiedy przy pomocy sił Zachodu ugruntowano w Polsce i niezmierzoną miłość do Lecha Wałęsy. No i w zasadzie to wystarczyło. Natomiast, proszę Państwa, stan wojenny. Stan wojenny był złamaniem, sposób prowadzenia stanu wojennego był złamaniem konstytucji PRL. Dlatego, że Rada Państwa nie mogła zatwierdzić stanu wojennego między posiedzeniami Sejmu. I to było wiadomo od 13 grudnia 1981 roku, że stan wojenny jest przestępstwem. Proszę Państwa, i o tym musiała wiedzieć każda osoba, która odebrała dyplom prawnika. Natomiast na podstawie dekretu o stanie wojennym, który sam był przestępstwem, prokuratorzy i sędziowie sformowali oskarżenia i wyroki. W 1989 roku powiedziano nam, że III RP jest państwem prawa, podczas kiedy była ufundowana na przestępstwie. I III RP jest państwem bez prawa. I proszę Państwa, jeżeli spojrzymy z tej perspektywy, to zamiast narzekać, jakie jest to sądownictwo, to proszę Państwa, należy się zdumiewać, że jest tak dobre. Przecież ci wszyscy ludzie awansowali. Nie wiem, czy widzieli Państwo film Układ zamknięty. To nie jest fikcja, to jest prawda. Ci sędzia, który mnie skazywał w 1984 roku, w 1985 już, po okrągłym stole i biedak, tak mu się pechowo złożyło, że wszyscy świadkowie oskarżenia sobie nawzajem zaprzeczyli. Sędzia biedny dostał słowo toku i powiedział, ale że za całokształt się należy i nie wiem, tam coś 3 miesiące, czy coś wlepił wyrok. Proszę Państwa, wiadomo, czerwony sędzia. Ale czerwony sędzia w 1989 roku awansował na prezesa sądu. Proszę Państwa, to, że sądownictwo w jakikolwiek sposób jeszcze działa, wbrew często szefom, czyli wyższym organom sądowniczym, to jest zasługa tych ludzi, którzy mimo wszystko pozostali uczciwi. I proszę Państwa, Amber Gold to nie jest zdumiewający przypadek. To jest reguła. Reguła, od której wielu sędziów się wyłamuje. Proszę Państwa, jeżeli patrzymy na te zdarzenia, które nas zdumiewają, inni, na które się oburzamy, ahamy, jak tak można, ja proponuję inny sposób. Po prostu notować, bo to są wszystko objawy. Objawy, które przeczą TVN24 i tym podobnym.
i z tego możemy czerpać rzeczywistą wiedzę o systemie, w którym żyjemy. Proszę Państwa, następne ważne wydarzenie. 10 kwietnia 2010 roku katastrofa. Proszę Państwa, o tym systemie, z tej katastrofy możemy dowiedzieć się bardzo dużo z zachowania stron konfliktowych, jak powstał wojna. Otóż, proszę Państwa, po pierwsze, o czym rozmawiał premier z premierem Rosji przez godzinę bezpośrednio po katastrofie, a potem czemu premier Polski pojechał do Smoleńska i rozmawiał z premierem Rosji pod namiotem ustawionym w szczerym polu, czyli tak, ażeby niemożliwy był podsłuch. To daje do myślenia. Dwa, zastosowanie konwencji chicagowskiej. To było w porozumieniu dwóch premierów, Polski i Rosji, odmówienie statusu głowy państwa prezydentowi Kaczyńskiemu. Dlatego, że prezydent, póki pełni urząd, nie lata komercyjnymi samolotami. I nie był to lot komercyjny, był to lot prezydenta, lot wojskowy, a zastosowanie tego, że był to prywatny lot prywatnej osoby, proszę Państwa, jest odebraniem, zaprzeczeniem polskiej państwowości. Dlatego, że tą państwowość prezentuje prezydent, jaki by nie był. Ale jest reprezentantem państwa. Zastosowanie konwencji dla samolotów komercyjnych było odmową polskiej państwowości. Proszę Państwa, następnie, kto jest winien? Pierwszą, jakby sygnał zakamuflowany, premier Donald Tusk powiedział: albo będziemy mieli prawdę bez wojny, albo wojnę bez prawdy. Proszę Państwa, należy wykluczyć możliwość, że to Polska miała Rosji wypowiedzieć wojnę. Czyli słowa premiera można przetłumaczyć tylko w jeden sposób. Jeżeli będziecie się domagali prawdy, Rosja na nas zbrojnie uderzy. I tak to wszyscy zrozumieli i wpadli w przerażenie, że jeżeli będziemy się domagać prawdy, Rosja uderzy na nas zbrojnie. Stąd powstał ten wielki klan, żeby nie mówić, żeby w ciszy, żeby, broń Boże, nie domagać się. Proszę Państwa, ale co to znaczy? To znaczy jednoznacznie, że Donald Tusk oskarżył Rosję o autorstwo tej katastrofy. Następna rzecz, uzgodniono konwencję chicagowską, ale jej nie wykonano. Dlatego, że konwencja chicagowska wymaga zabezpieczenia wszystkich śladów, zebrania wszystkich szczątków samolotu, opisania ich położenia po upadku, a potem złożenia całego wraku samolotu. Proszę Państwa, dlaczego dowody zostały zniszczone? Ja nie wiem, może jakieś są. Tutaj jest bardzo ciekawe, nie wiem, czy Państwo zauważyli, bo to pod przewodem głównych władców politycznych, czyli Pakota, Palikota i Korwina Mikke, ale do tego dołączył Giertych, Marcinkiewicz i tak dalej, że śledztwo w sprawie Smoleńska, śledztwo Marcinkiewicza, to jest największy prezent dla Rosji. Proszę Państwa, jedyne wytłumaczenie,
tylko można powiedzieć Palikot i Korwin Mikke, no to są własne polityczne, robią na tym pieniądze, na tej swojej władzy nadzie, ale inni, którzy się do tego dołączają, pokazują, że jest to jakby struktura nieprzypadkowych wygłupów błazeńskich, tylko strukturalna. Proszę Państwa, jeżeli do tego podejdziemy logicznie, może tłumaczyć tylko jedno. Boją się, że Komisja Macierewicza dotrze do rzeczywistych sprawców tej katastrofy. I że okaże się, że to nie Rosjanie. Macierewicz przeżyje do tego czasu. Proszę Państwa, a jak gwoli uczciwości, gdy usłyszałem o tej katastrofie, moją pierwszą myślą było, jednak się odważyłem. Wszystkie wypadki, nie tylko wypadki, ale również opinie, tylko to moje pierwsze wrażenie potwierdzają. Proszę Państwa, ale z tego też możemy ułożyć sobie, to wszystko świadczy o systemie, w którym żyjemy. I ten system nie powstał samoistnie, został przygotowany i wygenerowany właśnie taki, a nie inny. Proszę Państwa, pozostaje kwestia, jak zachowało się społeczeństwo, czyli my. Czego nie zauważyliśmy? Nie zauważyliśmy tej drobnej nieścisłości, że w 1986 roku Gorbaczow ogłosił perestrojkę i własność, tym i oficjalnie wycofał doktrynę Breżniewa. Doktrynę Breżniewa o ograniczonej suwerenności, która pozwalała Związkowi Radzieckiemu interweniować w krajach satelickich. Wycofanie doktryny Breżniewa było ogłoszeniem niepodległości Polski. Ewidentnie. Bo jeżeli pierwszy sekretarz mówi, że nie będzie interweniował niezależnie od tego, co się w Polsce wydarzy, to znaczy mogliśmy już, że Polska była niepodległa i mogliśmy ją urządzać tak, jak trzeba. Dlaczego czekaliśmy 3 lata? Dlaczego czekaliśmy 3 lata? Na to odpowiedzi nie ma. Jedyną odpowiedź, jaką znajdujemy, że wykreowano, a myśmy przyjęli jako autorytety, ta część opozycji, która była właśnie na ten moment werbowana. Nie na obalenie komuny, bo komuna potrafiła się sama obalić, nie potrzebowała naszej pomocy, ale chodziło o to, żeby ten moment, w którym to ogłoszą, był w czasie dla nich odpowiedni. Jaki to był czas? No wtedy, kiedy Solidarność zostanie tak spacyfikowana, że ludzie tak zmęczeni, że przestaną domagać się ochrony własnych interesów i byle tylko te czołgi zjechały z ulic, to już niech się dzieje co chce, to już będzie i tak lepiej. Proszę Państwa, czy jest lepiej? Jakieś 7 lat temu, jeżeli dobrze pamiętam, przeprowadzono ankietę, czy jest gorzej, czy lepiej, jak za komuny. I proszę Państwa, wtedy 86% społeczeństwa odpowiedziało, że jest tak samo lub gorzej, a tylko 14% jednoznacznie określiło, że jest lepiej. Proszę Państwa, są to wyniki zdumiewające. Według mnie jest lepiej mimo wszystko. Nie musimy stać w kolejkach. Ale chyba rok temu ta ankieta została powtórzona
I 40, o ile pamiętam, 3% powiedziało, że jest gorzej niż za komuny. I również 43% powiedziało, że jest lepiej, a reszta nie miała zdania. Proszę Państwa, jest to najczarniejsza ocena transformacji. Jest to najczarniejsza ocena transformacji. My w 80 roku, a i do Okrągłego Stołu, byliśmy przekonani, że wyzwolenie się spod buta komunistycznego, to po stanie wojennym może nie, ale jeszcze w czasach Solidarności, że bez żadnego problemu można podnieść trzykrotnie realne zarobki, czyli stopę życiową, i jeszcze wygrać konkurencję z Zachodem. Proszę Państwa, kwestia Zachodu. Oczywiście jest również, są już na to dowody i w miarę jak ujawniają Stany i inne państwa tajne dokumenty, docierają do nas odpryski tego. Od samego początku kwestia obalenia komuny była konsultowana i robiona ręka w rękę. Proszę Państwa, Zachód pomagał Solidarności. Proszę Państwa, jakoś dziwnie było tak, że nie cały. Ja w końcu byłem członkiem Komisji Krajowej, nie dostałem na działalność ani złotówki, ani dolarów. A te tam 5 czy 10 dolarów, które dostawaliśmy od prywatnych ludzi. Nie od instytucji. Natomiast według amerykańskich źródeł na pomoc Solidarności w stanie wojennym zostało wydane 100 milionów dolarów. Natomiast najlepiej jakby udokumentowane źródła tak amerykańskich organizacji, jak i podziemia pozwalają szacować, że że rzeczywiście organizacje solidarnościowe dostały 10 milionów. Dzisiaj podziało 90 milionów, dalej niewiele. Była powołana komisja senacka do zbadania tych spraw, ale wynik badań komisji został utajniony do dzisiaj. Kongresie amerykańskim. W Senacie czy w Kongresie? Nie, chodzi o to, że nie w Polsce. Nie, w Stanach, do Polski w ogóle. I proszę Państwa, jest pytanie, czy to była pomoc, czy korupcja? Proszę Państwa, jeśli z poza oficjalnych źródeł wiem, że działacz szczebla regionalnego dostawał 1000 dolarów pensji. To bardzo skromnie jak na warunki amerykańskie, ale u nas 1000 dolarów to było 50 pensji. To było 50 pensji, bo na czarnym rynku sprzedany dolar, a tak się sprzedawało, prawda, był wart mniej więcej pensji. I proszę Państwa, warto prześledzić selekcję, do kogo te pieniądze trafiały. Otóż trafiały tylko do tych, którzy potem dostali stanowiska w III RP. Byli przewodniczącymi partii, byli ministrami i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, dlaczego? Według najbardziej oszczędnych, rygorystycznych ocen Zachód w czasie transformacji wyciągnął z Polski 300 miliardów dolarów. Według bardziej śmiałych 700 miliardów dolarów.
Trudno to jest, ale to jest mniej więcej dla każdego Mercedes, a dla każdej rodziny dom. Proszę Państwa, tyle kosztowało zniszczenie polskiej konkurencji. I ja tutaj nie jestem gołosłowny, w 1988 roku, bo szykował się okrągły stół, współpracownik Wydziału Pierwszego, tajny współpracownik Wydziału Pierwszego przysłał nam zaproszenie, z którego skorzystaliśmy i pojechaliśmy w 1988 roku do Stanów. I tam, proszę Państwa, koledzy Solidarnościowi zorganizowali spotkanie z kongresmenem na zachodnim wybrzeżu, z jednym kongresmenem. No więc już miałem z amerykańskim kongresmenem, postawiłem sprawę niepodległości. Na co on mi mówi? My bardzo chętnie poprzemy waszą niepodległość, tylko powiedz, co zrobić z waszym przemysłem. Ja zbraniałem. A on mówi, no słuchaj, zobacz, na atak japoński mieliśmy 20 lat czasu, żeby się przygotować i okazało się to za mało, nie byliśmy przygotowani. Wy z waszym wykształceniem i z waszym przemysłem w 2 lata od odzyskania niepodległości całkowicie zdestabilizujecie rynki światowe i my wiemy, że nie mamy na to obrony. Więc jeżeli powiesz to zrobić z waszym przemysłem, poprzemy waszą niepodległość. Proszę Państwa, komunizm upadł, ale Stany poparcie naszej niepodległości warunkowali zniszczeniem gospodarki. Bo wiedzieli, że my z naszym przemysłem i z naszym wykształceniem. I proszę Państwa, warto zauważyć, że i nasze wykształcenie, i nasz przemysł to już jest tylko wspomnieniem starszych, bo młodzież w ogóle o tym nie chce słyszeć, jako że chyba rok czy 2 lata temu oceniono, że Polska pod względem poziomu edukacji jest na przedostatnim miejscu w Unii Europejskiej. Natomiast właśnie migracja solidarnościowa wyjeżdżała z dziećmi. I gdy te dzieci nauczyły się trochę bałagać po angielsku, w kolejnych miastach, które odwiedzaliśmy, sytuacja się powtarzała. Okazało się, jest grono nauczycielskie, zanim grupa polskich dzieci, potem długa przerwa i reszta dzieci. Czasami grupa polskich dzieci była przed gradą nauczycielską. Proszę Państwa, to, że jesteśmy w tej chwili na przedostępnym, to jest większa strata niż tych 300 czy 700 miliardów. Proszę Państwa, następna sprawa, dochodzimy do Unii Europejskiej. Unia Europejska to było zakonserwowanie transformacji i wielkiego zwycięstwa komuny. Unia Europejska, poza tym byłem gorącym przeciwnikiem wchodzenia do Unii. Z tego względu, nie dlatego, że tam padały biorą śluby. Tylko dlatego, że wejście do Unii Europejskiej nie pozwalało nam, Polakom, odbudować zniszczonej gospodarki. Proszę Państwa, jak zniszczona? Otóż Kanadyjczycy, ekonomiści kanadyjscy, plasowali PRL na 9 miejscu, a amerykańscy na 10 miejscu w rankingu potęg przemysłowych świata. Byliśmy w każdym razie w pierwszej 10 potęg przemysłowych.
tej chwili jesteśmy chyba na 56 czy 7 miejscu. Spadliśmy poniżej krajów afrykańskich zdecydowanie. Nie wszystkich, ale chyba 5 czy 6 krajów afrykańskich pod względem gospodarki wyprzedza nas o kilka długości. I proszę Państwa, wejście do Unii nie pozwala. Ja przypomnę drugą prawdę. Proszę Państwa, wtedy, ażeby Polska była niepodległa, musi mieć niepodległość gospodarczą i finansową. Wtedy jeszcze nie było nacjonalizacji i nie było na to mody. I druga RP, w tak trudnych warunkach, łącząc się z trzech zaborów, z trzech różnych praw, systemów edukacji, systemów finansowych, systemów administracyjnych, wykupiła 80% własności z rąk zagranicznych właścicieli, wykupiło państwo, bo to dopiero dawało Polsce rzeczywiście status państwa niepodległego i mogło pozwalało podejmować suwerenne decyzje. U nas prywatyzacja polegała na tym, ażeby wyprzedać wszystko. A proszę Państwa, trudno nie zauważyć, jeżdżąc po Polsce, stacji benzynowych Statoil. Statoil tłumaczy się na polski państwowy olej. Stat, państwo. Jest to firma państwowa, ale w ramach prywatyzacji Telekom był również państwową firmą francuską. Chodziło tylko o to, ażeby przestało być własnością Polski. I teraz proszę Państwa, w 1946 do 9 roku przeprowadzono nacjonalizację. Nie upaństwowienie. Chociaż tak bardzo często się mówiło, ale zapis prawny jest nacjonalizacja. Czyli odebrano własność prywatnym właścicielom i przekazano ją na własność całemu narodowi. Oczywiście własnością narodową musi zarządzać państwo, bo nie ma innej osoby prawnej, która mogłaby to robić. W 1989 roku i możemy mówić, że było to złodziejstwo, było to w sprawie, zdecydowano, własność przechodzi na obywateli. Natomiast w 1989 roku uznano, że to jest niczyje. I sprzedano. Trudno mówić o sprzedaży. Proszę Państwa, jeżeli fabrykę sprzedaje się za wartość jednorocznego zysku, ta fabryka przynosi, no to to już nie jest, to trudno nazwać sprzedażą. Proszę Państwa, a z bliskich terenów stocznie sprzedano za mniejszą sumę niż miała w kasie płynnej gotówki. Nie, proszę Państwa, był to proces, który również Instytut Kanadyjski ocenił, że 3 lata realizacji planu Balcerowicza przyniosło większe straty gospodarcze, oczywiście, niż druga wojna światowa dla Polski. Proszę Państwa, w tej chwili mamy ten system, który nam... A, jeszcze powiem jedno. O nas, czyli o społeczeństwie.
Proszę Państwa, dajcie się nabrać, można powiedzieć, jak dzieci, bo po prostu zaufaliśmy niewłaściwym ludziom, niewłaściwym aktorom, które do tych ról byli fachowo i długo przygotowywani. Przyjęliśmy to, co się dzieje na scenę z rzeczywistości. A proszę Państwa, uczciwych ludzi bardzo łatwo oszukać. Złodziej złodzieja nie oszuka, ale złodziej uczciwego człowieka oszukuje z łatwością. I proszę Państwa, nie jest prawdą, żeśmy się nie bronili. Uwierzyliśmy, tak nasza wiara trwała, ale podjęliśmy walkę. Pamiętacie Państwo? Wałęsa po upływie kadencji z 98% spadł popularność do 1,5%. Klaskaliśmy Michnikowi z Graniowi z ich Unią Wolności. Daliśmy im władzę. Jak zobaczyliśmy, jak rządzą, to dostali wilczy bicie. Nikt nie wszedł z tego ugrupowania do sejmu. Zachwyciliśmy się AWS. Akcja Wyborcza Solidarność. Po jednej kadencji wilczy bilet. Proszę Państwa, i można powiedzieć, stoczyliśmy heroiczną walkę w ramach demokracji i poprawności politycznej, nie wychodząc na ulicę, tylko stosując się do zasad kartki wyborczej. I cóż, okazało się, że kartka wyborcza może być pusta, bo kogo nie wybierzemy, to okazuje się taką samą swołoczą jak poprzednio. Proszę Państwa, i w tej chwili trudno się dziwić, jeśli 50 do 60% do urn nie idzie. To jest oczywiście błędem, ale błędem zrozumiałym. Proszę Państwa, nasz zachwyt Zachodem. No właśnie to mówię. Przecież plan Balcerowicz był doradcą Komitetu Centralnego, był wykładowcą w Instytucie Marksizmu-Leninizmu przy Komitecie Centralnym. Od Gierka dostał chyba 3 państwowe nagrody, a w stanie wojennym został wysłany do Chicago, do Friedmana, na stypendium. I tam się dowiedział, co ma w Polsce robić. Proszę Państwa, ja Solidarności do znajomości miałem szerokie i w zasadzie prawie że na bieżąco wiedziałem, co się dzieje w Magdalence. W czasie tych obrad próbowałem jeździć po Polsce i gdzie ludzie chcieli słuchać, to mówiłem. I proszę Państwa, na każdym takim spotkaniu przynajmniej jedna osoba zrywała się z krzykiem: ja nigdy nie uwierzę, że Wałęsa z komunistami rozmawia. To samo było z Balcerowiczem. Dla każdego, kto w PRL-u skończył nawet studia artystyczne, bo przejrzałem program ekonomii politycznej w szkołach artystycznych, było to zestaw wiadomości pozwalający bez cienia wątpliwości stwierdzić, że plan Balcerowicza jest to plan zniszczenia gospodarki. Ale gdy Balcerowicz realizował swój plan, na każdym spotkaniu wstawała przynajmniej jedna osoba i krzyczała, że nie ma innej alternatywy. Ja pamiętam w Katowicach na uniwersytecie takie spotkanie i stała pani
docent habilitowany i powiedziała, że nie ma innej alternatywy. Ja powiedziałem, proszę Państwa, no w tym wypadku jestem bezradny. Dlatego, że zawsze pozostaje alternatywa, możemy się powieść. To jest, że w naszej definicji alternatywa istnieje. Jeżeli stróż mówi mi, że nie ma innej alternatywy, to zapalamy papierosa i wytłumaczę, że to jest bez sensu. Ale proszę Państwa, co mam zrobić, jak doktor habilitowany nie mówi tak idiotyzm? Jestem bezradny. I proszę Państwa, o czym mówię? Nie wiadomo, za ile czasu staniemy znów wobec problemu upadku ideologii, czy odrzucenia ideologii. I uczmy się na własnych błędach. I uczmy się na własnych błędach. Bo ten kryzys, proszę Państwa, nie wynika z jakiegoś przypadku, czy Pan Bóg się na nas pogniewał, czy diabeł wpadł na jakiś pomysł. Proszę Państwa, on wynika z istoty tego systemu. A mianowicie, tak jak marksizm próbował zaprzeczyć prawom ekonomii, stosując teren i tak dalej, tak friedmanizm, bo tak neoliberalizm od jego twórcy należy nazwać, próbował zaprzeczyć albo przynajmniej ominąć prawa ekonomii, rozszerzając działalność na cały glob. Proszę Państwa, czy Henry Ford, ten, co warsztat, gdzie produkowano samochody parowe, które zresztą wygrywały na wyścigach, przekształcił w wielką fabrykę. Czterokrotnie w kongresie amerykańskim, czterokrotnie kongresmeni zgłaszali protest, że Ford psuje robotników, bo im za dużo płaci. I w końcu Ford, wezwany przed oblicze kongresu, powiedział: moi robotnicy muszą zarobić tyle, żeby mogli kupić mój samochód. Proszę Państwa, i możemy tutaj na tym skończyć sprawami ekonomii. Jest rzeczą oczywistą. Pracownik musi zarobić tyle, żeby mógł kupić wyprodukowane przez siebie produkty. Jeżeli ten proces sztucznie się zakłóci, to mamy kryzys. I proszę Państwa, próbowaliśmy tutaj czytać o mechanizmach wszystkich kryzysów i jak się wgryźć w sytuację, to i w Meksyku, i w Argentynie, i w Japonii, we Włoszech, w Hiszpanii, w Irlandii. Kryzys polegał na tym, że pompowało się pieniądze do bogatych kosztem biednych. I po prostu za którymś razem już nie było źródeł finansowania, bo biedni byli na bezrobociu. Nie miał kto pracować. I proszę Państwa, to wszystko po prostu musimy mieć te bolesne, niezwykle bolesne nauczki, jakie dostaliśmy, to musimy wykorzystać, ażeby nie dać się oszukać następnym razem. Bo oczywiście nadejdzie już kompletne załamanie. Na ciężar na Polskę będą wszystkie kraje usiłowały przerzucić koszty tego kryzysu. A jak mówiłem jeszcze w 1988 roku o Stanach, proszę Państwa, głos Ameryki, czy Radio Wolna Europa, nie pamiętam, przeprowadzili ze mną duży wywiad.
Po czym po powrocie do Polski dowiedziałem się, że taśmy z nagranym wywiadem zostały przesłane do Polski do cenzury. A wiecie Państwo, kto cenzurował? Celiński. Obecnie wielki działacz z SLD. Celiński przesłuchał te taśmy i powiedział, że nie mogą być tak opublikowane, chyba że Kuroń zgodzi się nagrać do tego kontra, ale Kuroń się nie zgodził i ten wywiad nie został opublikowany, a w wywiadzie to akurat udało mi się przewidzieć z dokładnością do 2 tygodni, że okrągły stół zostanie rozmontowany i że do obrad może dojść dopiero w kwietniu. To ja teraz oddam głos Andrzej. Proszę Państwa, no, przypadł mi taki dosyć trudny temat. Jak ewentualnie można się ratować przed kryzysem, jak z niego wyjść? Najtężsi uczeni tego nie wiedzą, no ale można, chociażby wyciągając wnioski z tego, co Andrzej powiedział, pomyśleć o tym, jak, co w Polsce można zrobić i co władze mogą zrobić i co my możemy zrobić. Że Friedmanis się sypie, to może w Polsce mniej się na ten temat mówi, ale wśród ekonomistów na świecie właściwie ta ideologia została już pogrzebana. To znaczy wiadomo już, przyznają się działacze, bankierzy z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, z Banku Światowego, że ten system zadłużania poszczególnych krajów, zadłużania gospodarek i ściągania potem odsetek i domagania się obniżania stopy życiowej, tak zwanego zaciskania pasa, prowadzi do nikąd, że to nie jest żadna droga rozwoju. I tak jak Andrzej mówił, to się jeszcze wszystko jako tako udawało, dopóki można było ten kryzys przepychać do jakichś innych krajów, ale w końcu ostatecznie uderzył w samo centrum systemu finansowego, to znaczy po prostu w banki Stanów Zjednoczonych. Zaczęło się od taką spektakularnym wydarzeniem było bankructwo Lehman Brothers, potem Merrill Lynch chyba i tak po kolei te banki padały. Przyczyną bezpośrednią było pęknięcie banki spekulacyjnej i kredyty hipoteczne. Kredyty hipoteczne, no jakbyśmy byli w Stanach, to byśmy byli zadziwieni tym, co wyprawiają nasi koledzy. Brali naprawdę spore kredyty na bardzo duże sumy, żeby kupić sobie dom. I prawdę mówiąc, nie było niemożliwości, bo ceny domów były bardzo wysokie i coraz bardziej szybowały w górę. I wtedy, nawet jeśli człowiek stwierdzi, że nie będzie brał kredytu, no to po prostu nie jest w stanie tak odłożyć tyle pieniędzy, żeby ten dom kupić. Teraz część z naszych kolegów wraca do Polski, między innymi dlatego, że nie są w stanie sprzedać tego domu za taką cenę, żeby pozbyć się długu. I ten system zadłużania tutaj zwykłych szaraczków, zwykłych obywateli, on w ten sam sposób działa w stosunku do państw. Ja przypomnę takie
dziwne, właściwie dla nas niezrozumiałe było to wtedy, dlaczego nie było takiego momentu, żeby powiedzieć, PRL się skończył, teraz mamy no, trzecią Rzeczpospolitą, w każdym razie mamy jakieś państwo niepodległe i w związku z tym zaczynamy od początku. Nic takiego się nie stało, ciągle wszystko było tak jakoś na zakładkę.